Chciałam pokazać drugi strój, taki nieduży. Tym razem wykorzystamy gąbkę florystyczną, którą wcześniej przed nią musieliśmy zamoczyć, żeby ona nasiąknęła. I teraz bierzemy takie przykładowo naczynko nieduże i musimy dopasować tą gąbeczkę do kształtu tego naczynka. Dobrze. Ale on może być w ten sposób, także te gałązki to wszystko nakryją. I teraz gałązeczkami będziemy zdobić koło nasz nieduży strojczek. Następnie możemy bokami wydłużyć jego długość. I to wybieramy takie najładniejsze gałązeczki. Robimy, wbijamy z dołu, żeby nie było, żeby nakryć po prostu to naczynie. Mamy różnej wielkości te nasze gałązeczki, także trzeba je jakoś tam po swojemu dopasować. Te na bokach już będą krótsze. Mnie w ten sposób wydłuża. Ale tu zaraz nakryjemy następną. Teraz troszeczkę pod kątem takim na prosto wbijamy, żeby on tutaj był bardziej taki puchaty, sterczący, bo już naczynko żeśmy schowali, ukryli. I to samo z drugiej strony. Same gałązki, żeby było tego mniej. Same gałązeczki. Nawet można wbić to już pionowo. Naczynko można śmiało sobie podlewać i ta choineczka będzie długo nam stała. I teraz tak po środku możemy wbić sobie
naszą świecę. Złoto i srebro to jest taki kolor dominujący się na świętach także. Będzie srebrny. Tutaj nasza kompozycja może być taka rozsypana, bo to jest jednak ten efekt z góry. Możemy też dać nasze suche plasterki, wcześniej przygotowane jabłuszka, pomarańczy czy cytrynki. Też jest ważne, którą stroną, bo niektóra ta strona to jest mniej efektowna, że tak powiem. O, a tutaj ten kolorek jest, także trzeba wybierać. Szyszeczki też dokleić. Łupkę z orzeszka. Naszego żołędzia z czapeczką. I oczywiście na koniec można cały ten strojek dopełnić jeszcze naszą kokardą i robić ją w ten sam sposób, czyli tak, jeden pasek dłuższy, drugi krótszy. Ja w ten sposób wezmę ten dłuższy. Tak, musimy się zmieścić w tym. I naklejamy jedną ramię z drugim. Teraz po środku i to samo robimy z następnym kawałeczkiem, czyli boczek. Środek. I teraz te dwie kokardki mniejszą naklejamy na górę. Nie widać, ale jest jak gdyby takie wiązanie. Niestety są małe stróżki, ale i tu wytniemy wzdłuż, żeby to było ładniej. Thank you.
No, to jest przykład na to, jak niewiele potrzeba na pewno materiałów, żeby zrobić świąteczny stroik. Także to są dwa stroiczki, które tutaj pokazałam. I dziękuję ślicznie. Miłych świąt. Wszystkiego dobrego.